Znowu potwór z głębin, ja pierdziu. Następny do golenia. No, spadaj malutki. Op. Doszedł. Kochani, potwór z głębin. Nie trzeba daleko rzucać, choć dość głęboko siedzą. O. 6-7 metrów przed nie, kochani. Takie pizdrygałki dobiorą. No fakt faktem, że łowię na małe przynęty, no ale łowiłem na nie ostatnio ładne, takie do 30 cm, a teraz potwory z głębin biorą. No i chyba trzeba będzie zaraz zmienić wędusie. Się przytrafił ładny okoń, się przytrafił. Proszę kochani, następny. No, ale ten już trochę ładniejszy znowu. No, ten już trochę ładniejszy. Też wziął przy dnie. No, pokaż się. O, już się wypiął nawet ładnie nam. Powiedz kochani, ile ty masz tutaj tych centymetrów? No ponad 20, nie, co mówię, no 22 centymetry gdzieś, no puściłem go, brania nawet nie poczułem praktycznie, no już zawsze troszeczkę lepiej siedzi, ale to sieczka mała, biorą z opadu, ale jak widzicie, chyba zmienię kaliber zwiększy, bo no takie maluchy to szkoda zachodu, no zabawa jest, ale troszeczkę zejdziemy głębiej i obadamy, co tu w trawie piszczy, bo jak widzę, to na razie biorą, ale nie za bardzo, a czym drobnica mała. Próbuję nam na razie na drobny narybek, bo tutaj tego dużo jest, jak przychodzą na polowanie, to polują na tą drobnicę, no ale to już któryś z rzędu dzisiaj taki okonek mały. Ja najpierw nie chciałem filmować, ale no tak głęboko. A jeszcze opada delikatnie, swobodny opad. O, coś tam szurało, ale... O, siedzi. O, teraz już chyba lepszy. Dobra, dobra. O, ten okonek to już tak. O, chodź gościu, chodź. O, ten kochani to już mi się bardziej podoba. Ile on ma? No już koło 30 będzie. No, jeszcze mnie ukolił. No nie, 30 jeszcze nie ma. Jeszcze około 27 cm. Ale już taki okoniaski, ale już taki dość przyjemniaczek, nie? Dobra, ale z tym zrobimy, żeby... No. To my tu mamy. O, kochani, walczy ładnie. Kto nam tu, co nam tu przyszło? Szczupły, kochani. O, jak pięknie wojuje. No, wielki to raczej nie jest. Fuh. Proszę, miałbyś okoń, kto nam się tu pojawił? Szczupacza morda. No chodź to, grzybiecie. A jak pizgnął sobie. Proszę kochani, ile on ma? O, nawet 50. Nie ma.
O nie, ma. Proszę. Z 52, 3 może, no. Spadaj mały. O, poszedł. O. Na lekką koniuweczkę, fajnie. No skubaniec. Taki wojownik, ja myślałem zaczep, mówię. A to mu szczupacza japa. No to widać i szczupak chce. Ale jak w ostatnim razie, jak miałem obcinki, tak się nauczyłem, że już cienki wolfram założyłem. I z opadu wziął normalnie. Koło koniuweczka, kochani. Mówię wam, tu jest dużo na rybku. Spady różnego rodzaju. Próbowałem dużym fish hunterem, to jedno branie miałem, coś mi uderzyło, ale praktycznie nie do zacięcia było. Jak zgłosi, muszę pozycję zmienić trochę. Bój przywalił. Pod powierzchnią widzę, chwilami okonki potrafią poganiać, ale to sieczka drobna z tego okoniowa, to poszukamy sobie dalej coś. No zacząłem mówić na rybek dosłownie. Na żadne duże gumy nic nie chcę. Zresztą później pod powędkowaniu omówimy to sobie wszystko, ale... Mówiłem, bo konie... O, już siedzi. Zszedł? Nie, siedzi. No ale patrzcie, jakie potężne. No potwory dosłownie. O, chrzczamy gnojka. Gościa z malinowym nosem. Te małe powsi płetwy. No szeruję ma na rybku. O, widać jak tam ganiają. O, już branie. To jak na razie dużo okoni nie chcą, a w czerwcu jeszcze... O, no biorą cały czas, ale... Jak widzicie, kochani, mały okoń podchodzi wyżej. To i jest tutaj na pewno większy. Tylko albo nie żeruje, albo nie dałem mu tego, co by chciał. Bo na większe gumy w ogóle nie ma brania. Daleko, głęboko, bo tam jeszcze jakieś skubnięcia były, ale... Siedzi na tym. Takie o, możemy powiedzieć, co to jest, dłoniaki. Widzicie, kochani, na czym one żerują? 3 cm gumeczka na rybek. Na wylęgu to biją, cały czas to biją, ale już dzisiaj tak się obrzucałem ciężkimi przymiotami tym wszystkim, że no i pobawię się trochę. Zobaczymy, może jakiś większy podejdzie. Trochę głębiej opuszczę. Ultralajcikiem się pobawić i tyle, no. W sumie to jest... A i mikrospinning taki.
dosyć mają. O Jezu, tylko rzuć ich. Takie wielkie były, że nawet ich zaśleć nie można. Szczęście, że tu pod powierzchnią urzędują. To jest taka płycizna, krzaczory. Tam dalej, ale tutaj gdzie już ja siedzę, to no, też, no, to jest bardzo głęboko. O, ściągały gumę. Haczyk dość spory dałem. No, jak małe się pozrywają, to nie przeszkadza mi to. Duży będzie siedział. Zabawa jest, ale no nie powiem, że nie, fajnie jest. No. Tam wiem, gdzie one urzędują, już widzę, gdzie drobnica pierwsza. To gnoj, o, jest. Przepotężny znowu. O, jeszcze się uroi, bardzo dobrze. Tak jak mówiłem, o tej porze roku okonie to żerują na wylęgu. Jak widzieliście, można i szczupaka przypadkiem trafić. Następny do golenia. Malinowy nos. No jak widzicie, same potwory. No. Nawet nie zacinam ich, bo aż mi się szkoda ich, żeby. I następny, kochani. A, jak walczy. No jak to ten mały, to nie jest taki najmniejszy chyba. No proszę. O, zszedł. Tak go spokojnie sobie ciągnąłem. Myślałem, że nie zaciąłem go nawet dobrze. A tu proszę. Widzicie, kochani? A ultralajcik załatwia dzisiaj sprawę. I jest następny. Ale to już chyba nie duży. Teraz to już mały jakiś chyba. Ta pierdółka jakaś mała. A tu jaki piękny okoń był. No jest biały, no i dobra. Gościu z malinowym nosem. Tu następna po wsi, noga garbata, łajza. Następny. Dobra. Ale zeszły głębiej. Zaszali głębiej szukać. A zobaczymy, co z tego wynika. To wszystko strasznie ciężko się łowi tym ultralajcikiem, ale zabawa jest cały czas. Jeszcze głębiej. I siedzi. Następny. Może trochę ładniejszy? Nie. Po prostu był głębiej. O, ale dobrze nie zacięty. Mały haczyk. Dobra, zabawa jest. Mocniej zacinał je łajdy. Cały czas opada jeszcze. Głęboko. O, dobra. I już siedzi. Tylko zeszło na dno, kochani. O!
jak walczył, ale zszedł. No myślałem, że urwał mi ten, ale nie. Kochani, na samej żywce łowię, bez agrapki nawet. Opuszczam do samego dołu. Teraz widzę, że zeszły może wiatr, drobnicę zgonił, siedzi. Mówię. Nie, troszeczkę zmienię miejsce, bo to drobna ten. Zobaczyłem tylko na wietrze, że szarpnęło żyłką mi. Także czasami warto się pobawić ultralajcikiem. A to też nigdy nie wiadomo, co weźmie. Już widzieliście, jaki ładny okoń zszedł, a już miałem ładniejsze okonie dzisiaj też. O. Mały. No, nie zacinam nawet ich mocno, ja czuję branie od razu. Dyk, 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 jak wali taki popierdółka mała, to nawet ich nie zacinam dobrze, bo i nie ma sensu kaleczyć tych bidoli. No, spadaj gościu. Z malinowym nosem, garbata po wsi płetwo. Ale mówię wam, zabawa jest. Tylko teraz widzę, że miałem chwilę przerwy, bo za wysoko prowadziłem przynętę. Opuściłem bliżej, tylko one łajzy już tam głębiej siedzą po prostu. Już zauważyłem tylko linkę, jak szarpnęło. Linkę, żyłkę. I gościu z malinowym nosem siedzi. Ale pośród takich okonków potrafi czasami naprawdę uderzyć ładnie. A czasami fajne są przyłowy. Ja w zeszłym roku, no nie na tym jeziorze, ale na ultralighta miałem i ładne, i krasnopióry miałem, i leszcz się pięknie trafia. O, już zeszła łajza mała. Dość głęboko jest. Zeszły niżej. Witam kochani. Dzisiaj po rybkach. Cóż mogę rzec? No, pojechałem dzisiaj na rybki z nastawieniem na okonia, mówię lipiec, no zobaczymy, co z tego wyniknie. Obrzucałem wodę dzisiaj dość naprawdę, no ładnych parę godzin byłem nad wodą. Duże przynęty nie zdały egzaminu, na głębokich wodach, głęboko i w toni w połowie głębokości dużego okonia nie spotkałem, sandacza też nie widziałem. Co zdało egzamin? Mikroprzynęty. Tak jak mówiłem wcześniej, okoń żeruje na rybku, na wylęgu teraz i wiele innych drapieżników też, wszystko przychodzi tam jak na stołówkę, no i tak jest jak jest, no dzisiaj akurat dużo małego okonia, ale zdarza się, że trafiają się większe, no łowiłem teraz większymi przynętami dzisiaj, którymi jeszcze w czerwcu łowiłem ładne okonie, jak widzieliście, takie około 30 cm, 20 parę, 30, dzisiaj już ciężej, no niestety brała, ale drobnica, głęboko drobnica, w połowie drobnica, na wysokości drobnica, no mówię wam, zabawa była, owszem, ale o, te gumeczki pokażę może dokładniej. I one mają 3-4 cm, nie więcej, na 2,5, 3 gram, 3 gramowa i 2,5. No i ten malutki predatorek, byłem w różnych kolorach, ale sprawdził mi się biały, idealnie biały, malutki predatorek parocentymetrowy. To jest chyba już najmniejszy, być może jest jeszcze mniejszy. No, na niej jeszcze cokolwiek połowiłem. Zresztą jak widzieliście, tam jakiś szczupak, jakiś okoń się trafił. Ale co, no lipiec jest, już niejednokrotnie się przekonałem o tym, że bardzo dobrym miesiącem jest dla ultralighta, kiedy większe przynęty zawodzą. Ultralight jest naprawdę jest bardzo dobry, jest skuteczną techniką. I naprawdę uwierzcie mi, że można
na takie małe przynętycze jest to złowić i dość sporą rybę. A mało tego, że okoń, tak jak ja nastawiłem na przykład na okonia, potrafi w to uderzyć nawet ładna płoć. Już nie wspomnę o krasnopiórze, bo duże krasnopióry, gdzie ich jest, to też potrafią w to ładnie bić. Duży leszcz potrafi w to uderzyć. Także na tyle to jest ciekawe, że nigdy nie wiemy, co nam w sumie w tą walnęło. Możemy się domyślać, jak prowadzimy przy dnie, w toni czy tak dalej, ale tylko domyślać. Ale tak naprawdę, co uderzyło, dopóki nie zobaczysz, to się nie dowiesz. No, oczywiście, że po braniu, na przykład ja wiem, kiedy mały okoń mi bierze, to od razu to wiadomo. Większy już troszeczkę inaczej i tak dalej, ale ogólnie ultralight jest naprawdę superancki. Tak mi się sprawdziły te małe, to już wylęk praktycznie, te gumeczki. Oj. Dokładnie jeszcze pokażę. To są te z takim tym polaryzującym pręcikiem w środku. Są większe rozmiary, mniejsze, chyba Trapper też takie robi, te są akurat z firmy Becha. Gdzie nie popłynąłem, na nie brało. Miałem kilka spadów, nawet coś nawet porządniejszego, no ale wędkę też nie pomyślałem, wziąłem wędkę do 12 gram, bo tak zakładałem, że trochę większymi przynętami też będę rzucał. Nie nastawiałem się na ultralighta, także jutro wezmę ze sobą już ultralighta do 7 gram, wędrusia bardziej miękka i tak dalej, także tych spadów raczej nie powinno być. No i co? Jeszcze myślę, że może sprawdzić się dropshot. Także następny wypad zrobię z ultralightem i z dropshotem. I zrobię sobie ultralight kontra dropshot. Zobaczymy, co się lepiej sprawdza. W każdym razie moja propozycja na lipiec łowić lekko i delikatnie. Ja już nie mówię o zawodowym jakimś tam wędkowaniu, że tam gdzieś z echosondą wypływasz na wielkie wody, duża przynęta i gdzieś tam szupol się trafi. Owszem. Ale tak, żeby sobie połowić, nawet z brzegu, tutaj przed chwileczką jeszcze spływałem przy brzegu, rzuciłem i brania miałem, gdzie nie rzuciłem, to na ten malutki narybek, malutkie gumeczki, ja stosowałem główki mikro jig z mustada bodajże, tak, z mustada, ale wziąłem powerpoint, tam też takie są, zamiast kulki takie jajeczko jakby na haku dwójce. Także, no, zdawał egzamin, jedną zerwałem, ale jeszcze powinienem w domu jakieś dwie czy trzy znaleźć ostatnią. Także moja propozycja, żeby sobie powędkować, pospinningować, żeby połowić okonia, czy tam cokolwiek, no jak widać, nawet i szczupak potrafi, taki 50-tak potrafi uderzyć w taką malutką gumkę, bo na tego fish huntera uderzył. Malutkiego fish huntera i szczupak potrafi wziąć, także wszystko się zdarzyć może. Także, tak jak mówię, ultralajcik na lipiec to jest naprawdę superanska sprawa. No, gryzie, bawi się, coś tam dziub, wali, zabawa jest, czas fajnie, miłe płynie. Polecam naprawdę pobawić się ultralightem no, malutkimi przynętami i zobaczycie, że to jest naprawdę, że to przynosi efekt. To ja skoczę następny wypad, zrobię teraz z dropshotem i ultralightem. I w następnym filmiku zobaczymy, skontruję ultralight, dropshot. Zobaczę, czy bierze na to i na to. No bo z tego co wiem, to dropshot też, on ma bardzo delikatny opad, bardzo wolny opad, bo ja na dużych głębokościach, ale łowiłem też na bardzo lekkie główki, jak mówiłem, 2,5-3 gramy. I w czasie opadu brało, chociaż okoń też często bierze właśnie w trakcie równomiernego prowadzenia, nagle bum, 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 a coś się dzieje. Dobra kochani, to byłoby na tyle. Do rychłego, ja jadę się szykować, bo dzisiaj sobota, jutro niedziela, także jeszcze rano wyskoczę. Poniedziałek wiadomo, do pracy, rodacy. Także jutro wyskoczę z ultralightem, przygotuję sobie specjalnie. A i co jeszcze chciałem powiedzieć. Ja wiem, bo nie polecam, no ale jeżeli gdzieś nie ma takiego zagrożenia szczupakowego, naprawdę najlepsze efekty miałem, jak się pozbyłem i jagrawki. Wiem o tym od lat. Tylko często po prostu, no nie chcę zostawiać rybom przynęt w pyskach. Ale że łowiłem wysoko na tak malutkie przynęty, to mówię, akurat jak łowiłem na tego fish huntera, to miałem ten, jeszcze miałem cieniutki wolframik założony, potem już się tego wszystkiego pozbyłem, tylko na cięższych przynętach, gdzie dalej to normalnie z przyponem łowiłem, ale tak, wiem nawet fluorokarbon, żyłeczkę miałem 0,14 albo 0,16 żyłeczkę i dopiero naprawdę najlepsze efekty. Zawsze okoń to wzrokowiec. Jemu coś podpadnie i tak dalej, coś nie tak i potrafi po prostu nie brać. To wszystko. No. Taka moja uwaga, dygresja na koniec. No. Także
Jakby co, kochani, do następnego, bądźcie ze mną, zobaczymy teraz, co będzie z dropshotem, bo na dropshota to i sandałka można tutaj trafić. Także poćwiczę troszeczkę z dropshotem i ultralightem. Od rana pojadę, od samego rana, parę godzin nad wodą i zobaczymy. Trochę tym, trochę tym, trochę tym, trochę tym. Sprawdzę miejscówki, tu sprawdzę, tu troszeczkę już tutaj, już coś, niecoś na tym jeziorze wiem. Także, no, obadamy, co z tego będzie. Na razie pozdrawiam Was wszystkich, kochani. Niech moc będzie z Wami, a tym, co nad wodą, jak zwykle, połamania.